Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witamy wszystkich internautów na studium Pisma Świętego w zborze w Podkowie Leśnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jest nam bardzo miło, gdyż dzisiaj będziemy studiować zagadnienie Ducha Świętego, Jego naturę, ale przede wszystkim Jego dzieło. Chciałbym Państwu przedstawić całą tutaj grupę dyskutantów. Będzie z nami Łukasz, Julian, Maria, a ja mam na imię Zdzisław. Chciałbym, abyśmy rozpoczęli ten temat z Bogiem. Dlatego skłonimy nasze czoła do modlitwy i bardzo proszę Marię, aby się z nami pomodliła. Boże nasz Ojcze ukochany, dziękujemy Ci za Twój cudowny dzień sobotni i za to, że możemy dzisiaj uświęcić go, studiując Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za plan, jaki masz dla nas, za Twoją miłość ogromną, za Twojego Syna. I wiemy, że ażeby uzyskać cel naszej wędrówki, musimy poznać Ciebie i Syna Twego, Jezusa Chrystusa. Ale sami tego uczynić nie możemy. Prosimy Cię o Ducha Twego Świętego, o Jego moc, o Jego kierownictwo, o Jego prowadzenie, ażeby działał na nas, na nasze serca, na nasze umysły, jak również tych, którzy są odbiorcami tej lekcji, ażeby ten przekaz ukazał Ciebie, Panie, i Ducha Twego Świętego, o którym dzisiaj się będziemy uczyć, i Jego moc objawioną w działaniu i właśnie w tej lekcji. W imieniu Pana Jezusa powierzamy się Tobie, Ojcze, wierząc, że jesteś z nami mocą Ducha Twego. Amen. Amen. W ostatnich kilku tygodniach w różnych miejscach dyskutowałem na temat Ducha Świętego. I przyznam się, że gdy otwarłem lekcję i zapoznałem się, że też zagadnienie Ducha Świętego będzie przewodnią myślą naszego studium, pomyślałem sobie, że jakiś przesyt tym zagadnieniem u mnie powstał. Ale chciałbym tutaj odnieść się z wielkim uznaniem do autora, który sporządził taką matrycę jak gdyby naszego studium, że nie skupił tylko uwagi na naturze Ducha Świętego, ale punkt ciężkości i zakończenie zwieńczające studium lekcji jest położone na dziele Ducha Świętego. I wydaje mi się, że w ogóle to jest takim zamysłem szatańskim, żebyśmy ciągle dyskutowali na temat natury Ducha Świętego, a pojąć go do końca nie możemy, bo człowiek nigdy Boga nie pojmie, a problematyka związana z dziełem Jego, z dziełem, które jest tak istotne dla nas, gdzieś zbacza na bok i w tym jest jakiś trik szatański. Także pięknie planujmy dzisiejszy czas, abyśmy mogli mówić zarówno na temat natury, ale skupić się głównie na temat dzieła Ducha Świętego, bo ono jest najistotniejsze. Lekcja ma oczywiście 5 takich fragmentów i spróbujemy ją w ten sposób omówić, bo jest to jakaś systematyka, więc uznajemy to, że Duch Święty jest namiestnikiem Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy mówić na temat Jego osobowości, na temat boskiej natury, ale też będziemy mówić o Jego dziele i co to znaczy być wypełniony Duchem Świętym. Więc zachowując proporcje odpowiednie, żeby czasem lekcja nie wyglądała jak jamnik, że to, co najważniejsze, będzie najmniejsze. Powiedzmy sobie pokrótce, gdy Jezus Chrystus z tej ziemi odchodzi, kogo wyznacza na swojego następcę? A pośle wam Ducha mego. Jezus odchodząc z tej ziemi zapowiedział, że po Jego odejściu przyśle tutaj swego zastępcę, namiestnika, którym jest Duch Święty, Pocieszyciel. I tekst jest zapisany w Ewangelii Jana, rozdział 14, 16, 17 wiersz. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może,
bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. No, Jezus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem, więc posyła Ducha Prawdy, który w tę prawdę wprowadzi. I rzeczywiście było to dużym pocieszeniem dla uczniów, ponieważ Jezus cały czas przebywał z nimi i ogarnął ich straszliwy smutek na myśl, że będą samotni. Tak, ale proszę zwróćmy uwagę na to, że Duch Święty występuje na kartach Starego Testamentu często, bo już w drugim tekście Księgi Genezis już występuje, ale też Pan Jezus Chrystus nam rozjaśnia Jego dzieło. Ale skoncentrujmy się jeszcze właśnie na tych zagadnieniach. Co to znaczy, że być zastępcą Jezusa Chrystusa? Zastąpić Jezusa, który był Bogiem. On mógł być ktoś równy Jemu. Bo inaczej jakby mógł tam biedny na przykład śmiertelnik zastąpić tak doskonałego nauczyciela, jakim był Jezus. Tak. Ale też Pan Jezus wyznaczy im zadanie. Wyobrażacie sobie, jeżeli by jeszcze 3 takie grupy były jak my i Pan Jezus powiedział, no idźcie i ogłoście Ewangelię całemu światu. To przecież przerażenie bierze. I gdy Pan Jezus na nich spojrzał, to powiedział, nie zostawię was sierotami. Tak. On tak ciepło się do nich odnosi, tak fantastycznie. I mówi, dam wam pocieszyciela, będzie zastępca. I to jest piękne, proszę. Tu może by warto podkreślić to, że to określenie pocieszyciel, nie wiem, czy jest takie doskonałe, bo można to inaczej oddać, po prostu kogoś, kto będzie przy was. I to jest lepsze od z języka greckiego, tak to można przetłumaczyć. Więc gdy Pan Jezus odszedł, powiedział im, nie zostaniecie sierotami. Będzie ktoś, kto będzie cały czas przy was. Ja się zastanawiałam nad tym słowem pocieszyciel, gdyż takie było pytanie. I rzeczywiście może tłumaczenie jest lepsze, ale jest pocieszycielem. Przypominam sobie chwile jakieś trudne, problematyczne, jakieś załamania. Diabeł by chciał, ale mamy właśnie ten oręż i wówczas otwieram słowo właśnie najczęściej na psalmach i znajduję tyle cudownych obietnic, że napełniam, zostaje serce napełnione spokojem. Spokojem, tak. Więc jest pocieszycielem, ale jest też taką osobą, która stoi przy nas i nas wspiera, podpowiada, naucza. Nie jesteśmy nigdy sami. Tak, bardzo ciekawe jest to określenie, że Chrystus mu mówi, że nie zostawię was sierotami, bo mógłby napisać, że nie zostawię was samych. To słowo ma dla mnie o tyle znaczenie, to jest takie bardzo osobiste, że niejako Chrystus odnosi się do tego, o czym była mowa nie tak dawno podczas naszych lekcji, tych naszych studiów, że Bóg jest Ojcem, prawda? I Chrystus też dopisuje do siebie tą wartość ojcostwa i mówi, ten komu was powierzę, kiedy odejdę, będzie dokładnie takim samym ojcem, opiekunem, jak jestem ja, jak jest ojciec w niebie. To jest piękna obietnica, bo to jest rzeczywiście takie bardzo ciepłe serce mówi, że to nie tylko będzie opieka teologiczna, bo tak się czasami mówi, to będzie opieka ojcowska. To będzie opieka kogoś, kto zna nasze emocje, potrzeby, uczucia, kto wie, jak nas pocieszyć, wesprzeć i prowadzić. To jest przepiękna obietnica. I 14 rozdział Ewangelii Jana, 15 rozdział, 16 rozdział, to są te części Pisma Świętego, które najwięcej mówią na temat Ducha Świętego. Gdy Pan Jezus odchodził z tej ziemi, to dla apostołów to była taka trauma, jakby ojca i matkę stracili. I ta wizja napawała ich takim przerażeniem. A Pan Jezus mówi, nie zostawię was sierotami. To jak gdyby to sieroctwo zostało oddalone przez to, że będzie Duch Święty. I nawet powiedział, nawet nie odchodźcie, czekajcie na Niego, aż przyjdzie moc z wysokości. Ale teraz, czy to jest tylko moc? Co możemy powiedzieć na temat osobowości Ducha Świętego, na podstawie Pisma Świętego? Skąd my możemy wnioskować, że Duch Święty jest osobą? A jakbyście w ogóle zdefiniowali, kto jest osobą? Osoba ma pewne przymioty.
W Dziejach Apostolskich 1:8 tam Pan Jezus mówi: weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. A zatem Duch Święty ma pewną moc i to jest przymiot osoby, która ma moc, która może działać i pouczać i tak dalej. I wtedy będziecie mi świadkami, mówi, w Jerozolimie, Judei, Samarii i tak dalej. Dzięki mocy Ducha Świętego mogli to robić. Pozwólcie, że ja jeszcze z Biblii Tysiąclecia przeczytam ten tekst. A gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Więc utożsamianie mocy z Duchem Świętym jako, że można to określenia traktować zamiennie, jest nieprawdą. Każda osoba ma moc i Duch Święty również ma moc. I Duch Święty przybył na ziemię jako zastępca Jezusa Chrystusa z nieograniczoną mocą. Proszę. A nie jest mocą, jak to niektórzy mówią, tylko ma moc. Jakąś bezrozumną mocą, jakąś energią, która jest emanacją na przykład siły Boga, Ojca. Może to się też bierze stąd, że nie brak tekstów w Nowym Testamencie, które mówią o tym, że mamy być tą mocą napełnieni. Ale przecież jest równie dużo tekstów podających absolutnie osobowe przymioty Ducha Świętego, o których się nie da przypisać żadnej mocy i takiej, która jest tylko jakby energią, siłą. No bo przecież, czy można zasmucić prawda, jakąś moc, tak? No, jest wiele innych też oczywiście tekstów, które mówią o tym, że jest to osoba myśląca, działająca, która ma swój konkretny plan, która wie, komu służy, jakie wykonuje zadanie. I my jesteśmy tymi, którzy korzystają z tego dzieła. No, tak krótko byśmy powiedzieli, że osoba ma wolę. Na przykład niektórzy zastanawiali się, czy niewolnik może nosić zacne imię osoba, jeżeli on nie ma czynu, który wynika z jego woli, prawda? A czytamy właśnie o Duchu Świętym, że rozdaje dary na przykład, dary Ducha Świętego. W pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale czytamy 30, wiersz 11, taki finalny, ale już mamy tutaj od wiersza 4 wymienione różne dary łaski, lecz ten sam Duch. I wymienione są dary umiejętności, poznania, uzdrawiania, czynienia cudów, proroctwa, dar języków. A 11 tekst wyraża tę myśl. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. I w Dziejach Apostolskich raz po raz mamy wykazane, że wola Ducha Świętego jest realizowana, a nie apostołów. Tam Duch Święty zabrania iść, tam ich kieruje w stronę Filipii, w stronę Europy. Także bezsprzecznie Duch Święty ma swoją wolę, a to jest cecha osobowa. Jest ciekawe, że gdy apostołowie zebrali się na tak zwany ten pierwszy sobór apostolski jeszcze, później napisali list i w tym liście, to jest 15 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 28, mówią tak. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Na pierwszym miejscu jest Duch Święty. To On postanowił, a później dopiero my. Więc widać, jaką apostołowie mieli, jaki szacunek mieli do Ducha Świętego. To Duch Święty postanowił, a my też pod jego wpływem. I my byśmy może w tych czasach mówili, o to forma grzecznościowa. Ale gdy sięgniemy do czasów apostolskich i zobaczymy ich bezsilność, bez Ducha Świętego, a potęgę z Duchem Świętym, to wiemy, że to nie jest forma grzecznościowa. Oni respektowali Ducha Świętego jako zastępcę Chrystusa i kierownika Kościoła chrześcijańskiego. Proszę, Łukasz. Bardzo króciutko, bo myślę, że tutaj to, co Julian podał, jest rzeczywiście takim bardzo dobrym argumentem, ale jeszcze może w takich kwestiach zasadniczych, kiedy Chrystus tu tłumaczy, kim będzie Duch Święty, co uczyni, to w tych bardzo ważnych słowach z 16 rozdziału, tam wiersz 13 i 14 podaje wprost, że
to, co uczyni, będzie wynikało z decyzji Ducha Świętego. Lecz gdy, to jest wiersz 13, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. To jest w tym, widać ewidentnie, element woli, decyzji istoty, która sama się decyduje, aby być posłusznym. I znowu jest tak samo jak u Chrystusa. Chrystus był posłuszny Ojcu nie dlatego, że był niższy z natury, czyli też jest niższy z natury, tylko dlatego, że wybrał takie posłuszeństwo. I Duch Święty wybiera posłuszeństwo nie dlatego, że jest niższy w jakikolwiek sposób od Chrystusa czy też od Ojca, tylko dlatego, że chce im posługiwać. I wydaje mi się, że to jest bardzo też piękna lekcja tego, jak Bóg pokazuje prawo miłości. Łukaszu, dzisiaj miałeś kazanie i wspominałeś o edukacji. I możemy bezdyskusyjnie powiedzieć, że edukacją może się zajmować tylko istota rozumna. Nawet takie nauczanie przez komputer, które kiedyś było proponowane na zasadzie pytanie, odpowiedź, takie pierwsze formy, okazały się nieudane. Bo wpływ nauczyciela, jego umysłowość najlepiej gwarantuje najlepsze wyniki. I słuchajcie, w 14 rozdziale Ewangelii Jana mamy taki wiersz 26. A Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Więc jeżeli On ma lepszą pamięć, bezsprzecznie lepszą, aniżeli ja, jeżeli On mnie uczy, no to ja przez to Jego dzieło najlepiej mogę scharakteryzować, że to jest osoba inteligentna, mądra. Także ja jestem malutką istotką w stosunku do niej. I cieszę się, że traktuje mnie jako taką osieroconą istotę, której trzeba pomagać. A jeszcze z Rzymian przeczytajmy z 15 rozdziału 30 wiersz. Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha. Żadna energia nie ma miłości. Bezrozumna energia. Duch Święty ma miłość. I to jest piękne. Czy jeszcze byśmy coś dodali do tematu? Ja koniecznie muszę dodać, że również ma moc zapłodnienia. Zapłodnił Maryję. I dzięki temu Duch Święty była brzemienna z Ducha Świętego. Tak. Proszę niektórzy bardzo. Uważają też właśnie, że Jezus jest tylko jakąś mocą. Duch Święty, prawda? Duch Święty jest jakąś mocą, emanacją Boga i tak dalej. W Ewangelii Jana 15 rozdziale, wierszu 26 jest powiedziane, gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca. No gdyby Duch Święty był, nie wiem, tylko emanacją jakąś, to Jezus by posyłał kogo? Ojca swojego. No jakoś to nie pasuje. Posyła się kogoś, kto na pewno nie jest energią. Ten, który jest posłany, to jest świadom swojej misji, swojego zadania, idzie i coś wykonuje, prawda? Ale myślę o tym, gdyby to było to samo. Duch Święty właściwie nie osobna osoba, tylko że to jest Bóg, Ojciec. To jak to? Jezus pośle, no kogo? Boga, Ojca, tak? No to nie pasuje, żeby to Jezus posyłał Boga. Nigdzie czegoś takiego nie mamy. Ale zakończmy taki może też taką klauzulą, że państwo polskie, jak wybiera ambasadora, który reprezentować ma naszą ojczyznę, to wybiera zacną osobę, inteligentną, świadomą swej misji i wybiera kogoś, który najlepiej może nas reprezentować. I nas, Polaków, reprezentuje Polak, człowiek dużego formatu. I tak samo Jezus Chrystus posyła na tę ziemię. On i Bóg Ojciec, Ducha Świętego, który ma wielką misję do wykonania. Za niedługo będziemy uczyć się o misji. A czy jeszcze byśmy kilka tekstów o tym nie powiedzieli, że jest również Bogiem, podkreślić tę myśl? Chociaż dla mnie jest oczywiste, że Bóg posyła jako swojego ambasadora kogo? No Boga.
Proszę bardzo, ile? Z Dziejów Apostolskich, 5 rozdział, wiersz 3 mówi o Ananiaszu. Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego? Można okłamać tylko osobę, okłamałeś Ducha Świętego. A później w wierszu 4 na końcu mówi, nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Tak. Więc komu skłamał? Duchowi Świętemu. Bogu jest powiedziane, a wcześniej mówię, że to Duchowi Świętemu skłamał, okłamał Ducha Świętego. Czyli Duch Święty to jest Bóg. Tak. Proszę bardzo. I jeszcze jest też mowa o tym, że Chrystus był posłuszny także Duchowi, bo Duch wodził go po pustyni, prawda? Czy też Duch go prowadził do Galilei. No jest, mamy dużo tego typu tekstów. Wydaje mi się, że bardzo też takim dobrym argumentem jest to, że no, jest jakby przyznana pewna rola i Chrystusowi, i Duchowi Świętemu w tej ekonomii zbawienia ludzkości. Chrystus był na ziemi krótki czas, przez 3,5 roku miał misję swoją, to co mógł, to uczynił. No ale resztę tego dzieła, aż do czasu sądu, powierzono Duchowi Świętemu. I stąd, tak jak jeszcze po Jezusie, mamy ten czas, że człowiek się może no, w jakiś sposób opamiętać, to kiedy człowiek odrzuci Ducha Świętego, to po nim już przychodzi tylko i wyłącznie albo przez koniec życia czas sądu dla człowieka, albo rzeczywisty czas sądu i wtedy już Duch Święty nie będzie służył, będzie wszystko zakończone. Także no, odrzucenie głosu Ducha Świętego jest odrzuceniem głosu Ducha wołającego ludzi do przyjęcia Chrystusa, zanim się zakończy historia tego świata. To bardzo poważny głos. Dziękuję, proszę. Może też ważne jest to, nie wszyscy znają język grecki, ale wyrażenie allos, inny, oznacza tego samego rodzaju. Jezus mówi innego pocieszyciela, czy tego, który będzie z wami, pośle do was, czyli kogoś podobnego do niego, a nie innego rodzaju. Tak. To subtelne rozróżnienie na allos i heteros tak wyraźnie określa, że właśnie Jezus Chrystus posyła godnego zastępcę, tej miary, jakiej On jest. Ale chciałbym, żebyśmy jedną kwestię rozważyli. Po pierwsze, to co wspomniałeś, Łukasz wspomniał z Łukasza z 4 rozdziału i z 1 wiersza tekst, który, patrzcie jak pięknie jest z Biblii Tysiąclecia przetłumaczony i chciałbym go właśnie przeczytać. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus nad Jordanu i 40 dni przebywał w Duchu Świętym na pustyni. Pełen Ducha Świętego. Chciałem to bardzo mocno podkreślić. Pełen Ducha Świętego. Chciałbym kłótnię przedstawić faryzejską i napaść na Pana Jezusa Chrystusa. W Mateuszu w 12 rozdziale czytam od 23 wiersza. No właśnie, a może od 22. Wówczas przyprowadzono mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go tak, że niemy mógł mówić i widzieć, a wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły, czyż to nie jest syn Dawida? Lecz faryzeusze słysząc to mówili, on tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich, każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje, żadne miasto ani dom wewnętrznie skłócony się nie ustoi. Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony. Jakże więc ostoi się jego królestwo? I jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. I teraz. Lecz jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy. Zauważyliście? Że Jezus chodzi na tej ziemi w mocy Ducha Świętego i najbardziej takie podniosłe czyny. Bo jest powiedziane, że i ofiarę złożył. Też Bóg i Duch Święty w tym uczestniczył, w Hebrajczykach czytamy. Ale tutaj wypędza złe duchy mocą Ducha Świętego. Dla mnie jest to niepojęte. Spróbujcie powiedzieć tak jakoś, żeby dzieciom wytłumaczyć, które by nas słuchały. O co tutaj chodzi? Czyli zły duch opanował człowieka w Gadarze, prawda, czy tych dwóch.
tak jak w Mateuszu w 8 rozdziale mamy to opisane. I co? I kto jest w stanie tego złego ducha wyrzucić z tego człowieka? Tutaj Duch Boży wyrzucił tego człowieka, ale z tego tekstu mamy niesamowitą sprawę, że można złe duchy wyrzucać również złym duchem. Taka jest pokrewna myśl, ale chciałbym jednak zaśrodkować się na tym jednym, że Jezus Chrystus usuwa ducha złego mocą Ducha Świętego. Czyli ja nie wiem, jak to jest. Może w przestrzeni umysłu ludzkiego jest takie pole, gdzie szatan może wtargnąć nieco, albo może tak głęboko wtargnąć, że człowiekiem rządzi, targa, poniewiera jak chce. I Duch Święty posłany przez Chrystusa, albo zaproszony przez człowieka, albo przez jakieś grono, wyrzuca z tej przestrzeni i sam obejmuje kontrolę nad tym zbiedzonym umysłem i wtedy człowiek staje się pełnowymiarowym dopiero człowiekiem. Popatrzcie się, jakie jest coś wielkiego. To mnie zadziwiło, gdy zwróciłem na to uwagę. Proszę bardzo, Julianie. Ja chciałbym natomiast podkreślić to, że tu mowa jest o dwóch duchach. I tego nikt nie kwestionuje, że ten zły duch jest osobą. Osobowy, tak. To jest przecież osoba, ale jest, znaczy duchem, ale jest osobą jednocześnie. A z drugiej strony mam Ducha Świętego i ten Duch Święty walczy z tamtym duchem, jest mocniejszy. I tutaj nie miałaby być to osoba? Tak. Jest tak samo osobą. I dlatego też, chociaż jest dla nas trudne do zrozumienia, jak to duch może być osobą. No nie wiemy tego dokładnie, ale jeśli i diabeł jest osobą i to rozumną, to dlaczego Duch Święty nie może być osobą i to rozumną? My możemy powiedzieć tak, że nie jest jedna materia tylko w tym świecie, czy wszechświecie, bo już naukowcy to zgłębili, że są materie niepostrzegane naszymi zmysłami i Duch Święty jest osobą, a na temat jego fizyczności nie jesteśmy w stanie się wypowiedzieć. Proszę bardzo, Łukasz. Bardzo tak króciutko. A propos właśnie tego, że my możemy przez wolę pozwolić Duchowi Świętemu wkroczyć do naszego umysłu, serca i pozwolić dosłownie, to się chyba do tego sprowadza, przez poddanie naszej woli, jego woli, pozwolić, aby on, to co my mówimy, robimy, było dosłownie tym, co on chce, żeby było zrobione. I to chyba o to tak naprawdę chodzi, tak to rozumiem. No jest bardzo piękny przykład z Dziejów Apostolskich, 7 rozdział i wiersz 55, bardzo znany, mowa o Szczepanie. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy, rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Tak jak Jezus wcześniej w mocy Ducha zapowiadał kapłanom, co zobaczą, kiedy to wszystko się zakończy, dopiero jak jego powrót na ziemię. Tak samo tutaj Szczepan w mocy Ducha mówi słowami nie swoimi, jak myślę, można w to wierzyć, tylko od Ducha Bożego są te słowa. A w Ewangelii Łukasza jest napisane, że przecież Bóg wszystkim potrzebującym w chwilach trudu, on da mowę, tak? Czyli Duch Święty, pełen Ducha daje Szczepan, który ma z Ducha mowę i Jezus mówi: ja wam dam mowę, więc widać, że jest to dokładnie ten sam Duch. Więc to jest najważniejsza część naszej lekcji. Że nasza tematyka o Duchu Świętym nie ma być ześrodkowana na temat tego, czym zgłębiania natury, bo nie zdołamy, nie podołamy temu. Poznający umysł musi być wyżej zorganizowany, aniżeli przedmiot poznania. A tutaj mamy odwrotną sytuację, że przedmiot poznania, czyli Duch Święty, jest istotą na wyższym poziomie egzystencji zorganizowania niż nasz umysł. Więc stąd te wśród chrześcijaństwa takie są nieporozumienia bardzo szerokie. Ale ważne jest to, apostoł Paweł w liście do Rzymian wyraził tę myśl w 8 rozdziale 9 wiersz. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeżeli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jezus Chrystus był prowadzony jako
jako Syn Boży i Syn Człowieczy. Jako Syn Człowieczy był prowadzony przez Ducha Świętego. Szczepan był prowadzony. Paweł był prowadzony. I nasze zadanie jako chrześcijan jest prosić Boga, aby wypełnił mnie, żebym był świątynią Ducha Świętego. Żeby we mnie mieszkał Duch Święty. To jest najważniejsza sprawa. Nie przedmiot dyskusji słuszny jest natura, ale żeby Duch Święty we mnie mieszkał. Bo jak będzie we mnie mieszkał, zaczynają się pojawiać co? Owoce. Owoce Ducha Świętego. Tak. I wtedy życie chrześcijańskie jest pełne i piękne. Proszę bardzo. Może, żeby zakończyć już tę sprawę natury Bożej, wydaje mi się, że dla nas, adwentystów, jest bardzo ważna wypowiedź również Ellen White, która pisze tak: Duch Święty jest osobą, ponieważ poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Musi być również osobą boską, ponieważ w przeciwnym razie nie wyjawiałby nam tajemnic, które kryją się w umyśle Bożym. Więc dla nas to jest ważne, bo niektórzy adwentyści mają też jakieś tam wątpliwości. Ellen White zdecydowanie mówi, musi on być osobą boską, ponieważ w przeciwnym razie nie wyjawiałby nam tajemnic, które kryją się w umyśle Bożym, tajemnic Bożych. Myśli Boże wyrazić ludzkim językiem nie jest łatwo. To tak jakby właśnie plemiona takie żyjące w stanie takim naturalnym, nietechniczne, miały powiedzieć, co to jest mikroskop. Gdzieś się wyprawa naukowa rozbiła, to sobie czarownik mikroskop powiesił w uchu. On myślał, że to do tego najlepiej by służyło, prawda? Więc my nie... Bóg, jak chciał prawdy wielkie przedstawić, przyrównywał i robił porównania. To jest najlepszy sposób, że my mamy być mieszkaniem Ducha Świętego, niezwyczajnym, świątynią Ducha Świętego. On ma mieszkać w nas, On ma nas wypełniać, tak jak wypełniał Chrystusa i Szczepana. Ale jest jedna różnica, że szatan to jest taki gość, że pcha się bez pytania do człowieka. A Ducha Świętego musimy co? Zapraszać. Zaprosić. I to tak, nie tak zdawkowo, przyjdź. To ma być potrzeba serca. Następne takie wielkie dzieło Ducha Świętego jest przyrównane do chrztu. Ewangelii Jana w 3 rozdziale mamy to przedstawione. Więc to jest następny obraz. Czy to jest coś innego, czy to jest kontynuacja tej samej myśli? Dlaczego jest mowa o chrzcie? Jaki obraz to nam znowu tutaj maluje przed naszymi oczyma? W chrzcie, wodą, człowiek jest co? Zanurzony. Zanurzony w wodzie. Tak. A gdy jesteś ochrzczony Duchem Świętym, to masz być po prostu jak gdyby znowu... Zanurzony w Bogu. Tak. Tak. I jeżeli zrozumiemy dzieło Ducha Świętego, to już nie ma takich wątpliwości, rozterek, czy on jest osobą, czy nie, bo widzimy, że dzieło jest tak olbrzymie, że to osoba je boska spełnia w człowieku. Dla mnie też bardzo ważne jest to, że ludzie mogą się zmieniać pod wpływem Ducha Świętego, nawracać. Tak myślałem nad tym, że człowiek, jak już do czegoś jest przyzwyczajony, nałogowcem na przykład przez x lat i później nagle to zostawia, to przecież musi nastąpić jakaś zmiana w mózgu. I tej zmiany może dokonać tylko Duch Święty. Bóg może to zmienić. Bo normalnie to tamte reakcje chemiczne by dalej tak funkcjonowały i dalej by go skłaniały do tego, żeby tam pił alkohol albo narkotyki brał. Jeśli człowiek tak się zmienia, że w jednym momencie potrafi zostawić to, czego nie mógł przez x lat, to tylko może dokonać Bóg. A Pismo Święte mówi, że to jest Duch Święty. I dlatego takie mamy wyrażenia. Narodzić się z Ducha Świętego. Tego może tylko Bóg dokonać, żeby człowiek się narodził na nowo. Ale teraz tak, traktując to jako obraz, bo to oczywiście, nawet Nikodem go nie rozumiał i mówił, jakże może się człowiek stary narodzić, do żywota matki ma wejść. Przełóżmy to tak, wyrazić się tak normalnie. Ten chrzest jest raz, czy też
A może tak, a Judasz był ochrzczony Duchem Świętym? Jak mówiłem o tym, że zmiany następuje, to wszystko jest pod wpływem Ducha Świętego. To może być raz, ale myślę, że jak człowiek jest wierzący, to to się dokonuje stale, bo stale jakieś problemy są i Duch Święty może nam pomagać, żeby te zmiany i w umyśle następowały i coraz świętsi, żebyśmy byli doskonalsi. Także ten chrzest czy nowonarodzenie. Nowonarodzenie nam się kojarzy z jakimś początkiem nowym. Więc zwłaszcza, gdy człowiek idzie źle i później na nowo się narodził, zaczyna iść dobrze, ale tamte drobne elementy mogą się powtarzać i dalej. Ja wierzę, że Judasz miał okres życia, gdzie był bardzo zbliżony do Boga i nawet cuda czynił i przyszedł z innymi i opowiadał, co przez nich Pan Bóg uczynił, ale na drugi, trzeci dzień, tydzień, miesiąc przychodzi szatan do człowieka, do chrześcijanina. Duch Święty mówi, no, ja tu mieszkam. Wiecie, jak to Luter ładnie przedstawił, że pukał szatan do jego serca i pyta tam, czy tam mieszka Marcin Luter? A ze środka odzywa się Pan Jezus. Tu mieszkał kiedyś Marcin Luter, ale tutaj mieszka, ja mieszkam, Jezus Chrystus. I szatan przychodzi i mówi tak, on 4 miesiące temu, pół roku, rok temu mówił, zapraszał ciebie, zmienił decyzję, dzisiaj ja przychodzę. Człowiek powinien oddawać się Bogu w modlitwie każdego dnia. To jest najważniejsza myśl tej lekcji. I z serca zapraszać, bo na przykład w moim życiu gdzieś się taka myśl plątała, taka heretycka. Rób, co możesz, a jak już nie możesz, przyjdź do Boga. A jak to, jaka powinna być maksyma w naszym życiu? Cały czas bądź z Bogiem. Niczego nie rób bez Boga. Bez Boga ani do proga. Ale Salomon jest tutaj świetnym przykładem też. Przecież działał w mocy ducha na początku, a później odszedł w jakiś sposób, prawdopodobnie stopniowo. Najpierw żona, córka faraona, a później inne wydarzenia. Ale wrócił na koniec. Ale chciałbym tak, proszę bardzo, Łukasz. Bardzo krótko. Ja tylko chciałem powiedzieć, że religia też nie jest, wydaje mi się, jakby oparta na emocjach. Także Pan Bóg chce, żebyśmy używali swojego rozumu i Duch Święty delikatnie zawsze się dopomina swoje miejsce, doradza. Natomiast my sami decydujemy, czy my chcemy raz, że go posłuchać w rzeczach małych, a dwa, no ten chrzest w Duchu Świętym powinien, wydaje mi się, polegać na tym, że człowiek świadomie decyduje się, żeby słuchać nie swojej woli, a woli Bożej. I że to chyba na tym właśnie polega i że to jest proces, który wymaga powtórzenia każdego dnia. Bo my z natury jesteśmy oporni wobec woli Bożej. Wolimy swoją własną, a ona sama jest zła. I może nie doceniamy potęgi szatana. Tak, właśnie. Bo tak w różnych opowieściach to takie jakieś czarty wyrzucają, gdzieś tam uciekają te czarty. Nie. To jest inteligentna istota z wielką mocą, która może zawładnąć naszą osobowością. I może ta osobowość nasza w jakichś ryzach normalności może się stać tylko wtedy, jeżeli poprosimy kogo? Ducha Świętego, tak, aby nad nim ją czuwał. Bóg mówi, rozróżniajcie duchy, badajcie duchy. Tak. Ja w zeszłym tygodniu byłem w zborze, gdzie chrzcił się pewien wykształcony człowiek, wykładał na wyższej uczelni. Starszy człowiek, który tyle lat gdzieś tam błądził z dala od Boga i później się nawraca. To dla mnie jest wartość religii. To nie jest filozofia, jak niektórzy uważają. To jest, w religii jest moc dlatego, że Duch Święty jest. I tak naprawdę to powinniśmy codziennie prosić o działanie Ducha Świętego, bo to jest istota. On może wszystko zmieniać, a my nie wiemy, my nic praktycznie nie możemy uczynić. Pięknie. Kończymy naszą lekcję, nasze studium Pisma Świętego. I gdybyście mieli taką jakąś maksymę przedstawić, taką formalną i taką treścią. No formalną to bym powiedział w ten sposób. Mówiąc o Duchu Świętym, Bóg sobie z pewnością życzy, żebyśmy większy nacisk położyli nie na wnikanie i rozsądzanie na temat Jego natury, bo ona jest
nie do ogarnięcia ludzkim umysłem, ale żebyśmy się skupili na czym? Na Jego dziele, w nas, w naszych sercach. A jakie korzyści z tego mogą wynikać? No życzę każdemu mężowi, żeby miał żonę, która by miała owoce Ducha Świętego. I każdej żonie życzę, żeby miała męża, który ma owoce Ducha Świętego. Żeby cała nasza społeczność chrześcijańska przyjęła Ducha Świętego i żebyśmy dla siebie byli właśnie pełni miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania. Te słowa mnie porywają. I prawdy. I prawdy, bo prawdy, to jest najważniejsze. Bo Duch Święty jest też Bogiem prawdy. Właśnie. Zaprośmy Boga jeszcze raz do naszego życia, żeby pobłogosławił te słowa, które tutaj padały, żeby one zapuściły głęboko korzenie w naszych sercach. I Julianie, może proszę Ciebie do modlitwy. Ojcze drogi, dziękujemy Ci za to, coś Ty uczynił dla nas, że dałeś Syna swojego, ale również, że posłałeś Ducha Świętego i że Pan Jezus też to czynił, tak żeby ktoś Go zastąpił, kto by mógł czynić wiele rzeczy i nawet większe rzeczy, jeżeli On czynił, dlatego że Duch Święty może być wszędzie obecny. Dziękujemy, Duchu Święty, że Ty działasz w nas i przez nas. Obyśmy mogli te wielkie rzeczy robić nie dla naszej chwały, ale dla chwały Twojej i dla dobra ludzi. Żebyśmy nie tyle myśleli o tym, jakim Ty jesteś, ale jak Ty działasz i że możesz wiele uczynić w naszym życiu, w naszych rodzinach, domach, w miejscu pracy. I za to Ci dziękujemy już teraz. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Drodzy Państwo, studiowanie Pisma Świętego jest naprawdę czystą przyjemnością. Następna lekcja nosi tytuł Zbawienie i temat chyba najbardziej istotny. Młodzieniec kiedyś powiedział, co mam uczynić, aby być zbawiony. To będzie przedmiotem lekcji następnego tygodnia. Wszystkich serdecznie zapraszam.